O nawróceniu. Podstawowe wezwanie Pana Jezusa jest wezwaniem do nawrócenia. Realizuje się to najpełniej w sakramencie pokuty na spowiedzi, spowiedź święta obdarowuje łaską Boga, przebacza grzechy, przywraca utraconą łaskę i ofiarowuje przyjaźń Boga. Największą potrzebą chorego jest zdrowie, a największą potrzebą grzesznika jest grzechów odpuszczenie. Odpuszczenie to jest coś więcej niż przebaczenie. Przebaczyciel grzechów nie odpuszcza, a Pan Bóg odpuszcza, czyli gładzi grzechy. Jest to wydarzenie największej mocy i miłości Pana Boga. Każda spowiedź jest wielką szansą i jest wielką rzeczywistością wewnętrznej przemiany w wierze. Spowiedź może też rodzić miłość do Pana Boga i tak powinno być. To przebaczenie Boże, grzechów odpuszczenie rodzi miłość i ono jest miarą tej miłości. Tak jak powiedział Pan Jezus, komu wiele przebaczono, ten wiele miłuje. Bóg kocha przebaczać. Dlatego możemy Go kochać całym sercem, gdy przebacza nam naszą nędzę. A to jest możliwe wtedy, gdy całą nędzę przedstawiamy Panu Bogu na spowiedzi. Trzeba się strzec spowszednienia spowiedzi, aby nie przychodzić do niej z marszu, bez przygotowania, spontanicznie. Natomiast też nie wolno robić ze spowiedzi góry nie do zdobycia, bo człowiek się nie zdecyduje i nie przyjdzie. Ma to być akt wiary, bardzo owocny akt wiary, który dokonuje konkretnej przemiany w człowieku. A więc spowiedź wymaga wcześniejszego poznania własnej nędzy i uznania jej. Jest to trudne. W zlaicyzowanym świecie jednym z założeń laicyzacji jest zabrać ludziom poczucie winy. Poczucie winy bowiem przeżywane jest jako stres, jako coś niepożądanego. Stąd trzeba ludzi wprawić w takie zakłamanie, by sobie nic z grzechów nie czynili i żadnego zła sobie nie poczytywali. Jeżeli spowiedzi nie są płytkie i powierzchowne, to przynoszą głęboki owoc. Ale jeżeli jest odwrotnie, to nie prowadzą do duchowego zmartwychwstania i nie pomogą. Nie będą pociechą duchową, nie będą nośnikiem, z takiej spowiedzi, pokoju nośnikiem. To dlatego, że jest przedstawiona mała ilość nędzy moralnej i nawet w tym nie ma złej woli. Człowieka spowiedź jest szczera i problem jest w tym tylko, że człowiek
mało widzi swoją nędzę. Świadomość własnej nędzy jest płytka. To też jest owoc błędnego ukształtowania siebie, złego wychowania, manipulacji. Jak to zmienić? Można to zmienić, prowadząc życie duchowe, wewnętrzne. Potrzebne jest światło łaski. Człowiek o własnych siłach nie odkryje pokładu własnej nędzy. Pan Bóg musi pokazać, a czyni to w odpowiedzi na własny wysiłek. Czyli wpierw musi być własny wysiłek. W tym wysiłku pomocna jest lektura Pisma Świętego. Człowiek otrzymuje możliwie wielki miecz obosieczny, taki miecz ducha, który ukazuje człowiekowi jego nędzę i człowiek zauważa swą płytkość, błędne zaangażowanie. Ma to miejsce wtedy, gdy człowiek jest skromny, skruszony, wdzięczny, kiedy wreszcie utracą swą atrakcyjność i błędną cenność sprawy tej ziemi, kiedy człowiekowi pozostaje wreszcie Bóg, to wtedy ten Bóg olbrzymieje w oczach człowieka, a człowiek widzi swą nędzę. I jest to widzenie nędzy wieki wieków. To widzenie nędzy nie jest złączone z samopotępieniem. Bo dopóki grzesznik szlocha nad sobą, to jego nawrócenie jest jeszcze niepełne. Dopiero wtedy, gdy ból, łzy duszy wylewane są z miłości do Pana Boga, którego się zraniło, pokrzywdziło, znieważyło, dopiero wtedy jest prawdziwe nawrócenie. Nawrócenie ma być ze względu na miłość do Pana Boga, a nie na tkliwość i litość w stosunku do samego siebie. Światłem są tutaj też dzieła świętych, którzy są mistrzami. Oni przeszli drogę do świętości, oni to opisali. Takim mistrzem jest święty Jan od Krzyża, święta Teresa Wielka i inni święci, którzy zostawili odpowiednik, chciałbym się powiedzieć, anatomii i fizjologii organizmu ludzkiego, to oni zostawili taki odpowiednik w stosunku do duszy. I oni przeżyli to na sobie i opisali, jakie to są te prawidłowości, które mają miejsce w człowieku w odniesieniu do duszy ludzkiej. Kiedy człowiek w swojej duszy przechodzi rozmaite zawiłości, ma pewne etapy oczyszczenia, oświecenia, wreszcie uświęcenia, zjednoczenia z Panem Bogiem. I to jest ideał. Nie chodzi o to, by mieć mistyczne doświadczenia Pana Boga, tylko chodzi o to, by skruszyć się przed Bogiem i nie czynić Mu żadnych przeszkód, gdy On daje siebie. Ważnym jest rachunek sumienia. Rachunek sumienia należy tak odprawiać, z taką gorliwością, jak z wielką gorliwością człowiek przygotowuje się do wykonania spraw świeckich. Są takie bardzo ważne wydarzenia świeckie, do których człowiek się bardzo dokładnie przygotowuje. To może być transakcja, podjęcie dzieła, jakaś decyzja,
dalekosiężna. Wtedy to przygotowanie jest pełne mocy, bardzo pracowite. Otóż takie ma być przygotowanie do spowiedzi. Wszystko temu musi podlegać. Przygotowanie się do spowiedzi nie może być z marszu. Rachunek sumienia jest bardzo ważnym w życiu duchowym. Spowiedź to najlepsze lekarstwo na choroby duszy, na nałogi, wady główne, jakieś niemożności duchowe. To jest najlepsze lekarstwo. Jeżeli jest to zmarnowane, to trudno będzie zaradzić duchowym chorobom. Choroby duchowe są rozliczne. Choroby duszy rodzą smutek, cierpienie człowieka. Spowiedź zaś leczy, uwalnia od smutku i od cierpienia. Rodzi się pytanie, czy spowiedź spełnia właściwą rolę w Twoim życiu. Ta radość po spowiedzi może nie być uzewnętrzniona, ale ona daje uwolnienie, daje pokój. Właśnie radość jest funkcją ducha usprawiedliwionego, czyli wyzwolonego z grzechów. Człowiek uwolniony od balastu grzechów jest wolny i radosny. Inaczej żyje. Inaczej świat mu smakuje. Stąd bardzo ważne jest przygotowanie i właściwa dyspozycja. Bez tej dyspozycji, bez wiary, żaden sakrament nie może być skuteczny. To również pozwala w kapłanie dostrzec Chrystusa. Bo niekiedy ludzie na spowiedzi jeszcze szukają ludzkich względów. Spowiedź jest spotkaniem z kapłanem, ale nie z księdzem. Trzeba to widzieć w taki sposób. W kapłanie na spowiedzi trzeba widzieć Chrystusa. Jego tkliwe człowieczeństwo i trzeba prosić o łaskę wiary. Trzeba się modlić. Inaczej nie można sobie pomóc. Wiara przenosi uwagę z kapłana na Chrystusa, ale też pomaga zapomnieć o sobie. Dzięki temu do spowiedzi przychodzi się po to, aby oczyścić się czy uspokoić sumienie, ale z uwagi na Chrystusa. Spowiedź to nie psychoterapia. Dziś świat proponuje rozmaite terapie psychologów i psychiatrów. Marne są z tego efekty. Lansowani wielcy psychiatrzy mieli z sobą olbrzymie problemy. I przeważnie nie mieli wiary. Więc jak ktoś ma problem z sobą i chce rozwiązać przez wiedzę psychologiczną, to tak się nie da. Psychologia nie daje łaski. I psychologia nie daje prawdy, bo prawdę daje tylko Bóg i łaskę tylko On. Psychologia ujmuje poznawczo część człowieka.
a w człowieku jest problem całościowy, a nie cząstkowy. Więc nie da się człowieka uratować propozycją samousprawiedliwienia. No i nie da się wyleczyć chorej duszy na przykład lekarstwami chemicznymi. Człowiek, który szczerze się spowiada, zdejmuje Chrystusa z krzyża. Święty Jan ten od krzyża mówi w ten sposób: ściągniecie Pana Jezusa z krzyża po to, by opatrzyć rany wcześniej Mu zadane. Spowiedź wymaga od penitenta jeszcze przebaczenia innym winowajcom. Jeżeli przebaczycie ludziom ich przewinienia z gniewem w sercu, to do spowiedzi iść nie wolno. Bo to tutaj możliwość, istnieje możliwość świętokradztwa. Teraz gniew to nie jest uczuciowość, rozszalała uczuciowość. Z drugiej strony trudno uczuciowość zgasić. Bo bolesna uczuciowość, no i można troszkę stłumić, zdystansować się, ale ból może być w człowieku. To jest decyzja, tu chodzi o to, żeby być w akcie woli, w akcie przebaczenia. Przebaczenie winowajcy gasi gniew w stosunku do winowajcy. Gniew jest bowiem taką siłą, którą można wyzwolić, aby krzywdzicielowi odpłacić zemstą. Człowiek, który nie chce przebaczyć, krzywdzi siebie. Zamyka się bowiem skutecznie na miłosierdzie Boże. I to jest dosłownie tak, że jeżeli wy nie przebaczycie waszym bliźnim, nie przebaczy wasz Ojciec mój niebieski. To nieprzebaczenie i gniew blokuje dalszy własny rozwój. Nieszczerość, gniew, będące w sercu, niszczą rozwój grzesznika. I to jest trucizna, która niszczy osobowość człowieka. Człowiek skrzywdzony zasługuje na przebaczenie. Po to, aby się nie zablokować. Dla własnego dobra warto przebaczać. Człowiek, który nie przebacza, przebywa we własnym więzieniu bez krat. Człowiek do pojednania potrzebuje innych, ale do przebaczenia już nie. Co innego przebaczenie, a co innego pojednanie. Chodzi o przebaczenie. Człowiek, problem ten przebaczenia może dokonać się we własnym wnętrzu, mimo że winowajca nie okazuje skruchy. Jest to bowiem konieczne do uzyskania zbawienia przebaczenie, ale
okazywanie, no to następuje wtedy, kiedy winowajca skruchę pokazuje. A więc przebaczenie jest też aktem woli. I tego nie należy mieszać z uczuciami. Bo przebaczenie jest aktem, ale nie jest procesem. Bo czasami ludzie, gdy przychodzi im przebaczyć, to mówią, że potrzebują na to czasu, że się muszą zastanowić, dystansować, przemyśleć. Przebaczenie jest aktem woli. Akt woli jest krótki. Decyzja i jest ta decyzja uruchomiona jest wykonaniem. No i trzeba tkwić później w postanowieniu przebaczenia. Jak się przebaczyło, to są tego skutki. Człowiek, który przebaczył, no żyje jak uwolniony. Przebaczyć bowiem oznacza czynność zakończyć. Przebaczenie wszystkim i bez warunków. A do spowiedzi trzeba się przygotować według 5 warunków sakramentu spowiedzi. Przebaczenie od Pana Boga jest więcej niż amnestią. Uwalnia człowieka od tej samozatraty. I człowiek, który przebaczył, jest wolny, a doznający przebaczenia jeszcze jest bardziej wolny, bo tu chodzi o jego grzechy, których już nie ma. Pan Bóg przebacza w sposób pełny, ostateczny i do grzechów przebaczonych nie wraca. Czyli po przebaczeniu jest tak, jakby tego grzechu nie było, jakby on nie zaistniał. To jest największe dobrodziejstwo, największa potrzeba. Potrzeba przebaczenia.